I troszkę ciszej, mówią studenci. Dobry wieczór Państwu. Ja z konieczności będę mówił z pozycji niewygodnej, to znaczy pozycji dziadka świadka, który opowiada, jak to drzewiej bywało o dawnych, dziwnych latach zwanych PRL-em i o tym okresie polskiego kina, które no, zapisało się w podwójnym sensie dobrze w pamięci, dlatego że i było to dobre kino i przede wszystkim odegrało ważną rolę społeczną. Złodziłam się, że o kinie moralnego niepokoju Rafał Marszałek, który miał przedtem spotkanie z Państwem przy okazji Człowieka z Marmuru, mówił już co nieco. Dzisiaj mamy do czynienia nie tyle z powtórzeniem nowej roli społecznej Trybunału Ludowego, właśnie starszego, wybitnego pokolenia twórców szkoły polskiej, ile z młodymi przedstawicielami tego ruchu, który należał do pokolenia, właśnie określając pokolenie, które zaczęło robić filmy w latach, w połowie lat 70., które stworzyło ten główny trzon kina moralnego niepokoju, pojęcie dosyć jednoznaczne i dyskutowane. To trochę należy też to pojęcie do języka epoki. Jak się mówiło o moralnym niepokoju, to już to było polityczne. W samym sensie dokładnym tego słowa jest to kino, nawet kiedyś proponowałem termin kino społecznych niepokojów, bardziej o sprawy rozgrywające się tu i teraz. Nie w obszarze ogólnych nauk moralnych i cięcia pomiędzy dobrem i złem, ile życia znośnego, możliwego życia w tym kraju, życia, które temu właśnie pokoleniu wydawało się nieznośne i wystąpili oni wspólnie, grupowo, aby to w jakiś sposób zmienić. Przed życiem pokoleniowym tych twórców, takich jak Falk czy Janusz Kijowski, autorzy dzisiejszych filmów, jak Agnieszka Holland, jak Andrzej Zaorski, jak Janusz Zaorski, jak Krzysztof Kieślowski. To były przede wszystkim lata, później lata 60. Mówiło się pokolenie 68. Ten okres szczególnie haniebny w dziejach PRL-u, którym, jak to kiedyś określił Tomasz Burek, padał z nieba deszcz szatanów. Niewiele można było zrobić, trzeba było się wstydzić za siebie, za naród, za społeczeństwo. Potem nastąpił grudzień 71 roku, następna trauma, następną traumą fałszywe lata wczesnego Gierka, kiedy to próbowano zapożyczone pieniądze nas kupić. I okres właśnie w połowie lat 75, kiedy gwałtownie zaczęło się wszystkich zmieniać. Nie wokół, w nas zaczęło się zmieniać. Doszliśmy do wniosku, mówię, używam tego pojęcia w szerokim sensie, nie tylko środowiska filmowców, ale środowiska ogólnie szeroko rozumianej młodej inteligencji, zwłaszcza inteligencji twórczej, intelektualistów. Był na tyle szeroki, że bez zrozumienia szerokości tego stanu protestu, chciałoby się powiedzieć, przeciwko schizofrenii społecznej. Jeszcze wcześniej, do tego się będę odwoływał, mówiąc o kinie,
Adam Zagajewski napisał książkę Świat nieprzedstawiony. Rzeczywiście otaczała nas znajoma magma przedmiotów, postaci, relacji społecznych. Świat, w którym wiedzieliśmy się jak poruszać, ale który nigdzie nie był opisany. Który więcej nie funkcjonował w normalnym języku porozumienia. Może międzyludzkiego, między kolegami, między mężem a żoną, w kręgach rodzinnych. Tak. Ale w języku publicznym mieliśmy zalewające nas coraz doskonalej i coraz głośniej bełkot propagandy sukcesu, bełkot tym silniej, im mniej było przekonania i mniej było możliwości przekonania kogokolwiek, propagandy, żyjemy we wspaniałych czasach, kroczymy coraz to szybszym krokiem ku świetlanej przyszłości. Rzecz charakterystyczna, o ile wcześniej w PRL-u indoktrynowano, starano się wychować odpowiednich odbiorców, zmienić ich świadomość tak, żeby wierzyli w to, co im się oficjalnie mówi. W tym czasie nikt, ani ten, który nadawał, ani ten, który słuchał, ani ten, który prowadził akademię, ani ten, który klaskał podczas akademii, ani ten, który chodził w pochodzie pierwszomajowym, nie wierzył już w nic, co oficjalnie jest mówione. Dlatego mówię o schizofrenii społecznej, o pewnego rodzaju świadomości, która zawieszona jest w próżni i wobec coraz to dalej idącego protestu przeciwko temu, co dzieje się wokół, wewnętrznego protestu, bo nie było go jak wyrazić. Bo nie było go jak wyrazić, ale i świadomości, że się dusimy. Że zabrano nam język na przykład. Że wszystkie pojęcia, dobro, zło, miłość, ojczyzna, Polska, patriotyzm, że wszystko zostało kompletnie znieprawione przez właśnie ten język propagandy. I nastąpił w połowie lat 70. po wydarzeniach w Ursusie wielostronny i chcę położyć właśnie na tym tle pokazać kino moralnego niepokoju. Wszechstronny ruch protestu przeciwko temu. Na bardzo wielu szczeblach. Od jednej strony wykorzystując rozmaite towarzystwa istniejące oficjalnie i posiadające pozwolenie władz, jak Polskie Stronnictwo Polskie Stowarzyszenie Socjologów, ekonomistów, filozofów, jak Związek Literatów Polskich, jak Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Działania były działaniami zasadniczo w obrębie poprzez same instytucje tego, co jest akceptowane publicznie, ale miało zakres o wiele doniosilejszy i szerszy. Oczywiście powstawały równolegle inicjatywy polityczne, w których część filmowców też brała udział, takie jak KOR. I przede wszystkim ten ruch, który przyniósł od strony kultury największe szanse odrodzenia sytuacji. To znaczy tak zwany drugi obieg, coraz szerzej prosperujący, coraz to ambitniejszy, coraz to więcej obejmujący pisarzy krajowych, a nie tylko przedruki tego, co za granicą wydane, a u nas przeczytać nie można, coraz to bardziej rosnący w sile. Dobrze, ale co mogli robić filmowcy? Filmowcy akurat stowarzyszeni i posiadający zawód w największym stopniu przywiązany do państwowych pieniędzy, w najsilniejszym stopniu podlegający cenzurze, nie tylko cenzurze z
ulicy Mysiej tego urzędu, ale cenzurze w Komitecie Centralnym Partyjnym przed wyprodukowaniem filmu, po wyprodukowaniu, w trakcie produkcji, nieustannie. Jak filmowcy mogli stworzyć ten właśnie ruch, który spędzał sędzoców czy władzy, a jednocześnie jednał publiczność z polskim kinem i stwarzał wspólne cele i wspólne dążenia zarówno dla publiczności, jak i dla samych twórców. I który próbował odpoznać, rozpoznać, przedstawić, opisać to, co oczy widzą. To będzie się wiązało z całym procesem dochodzenia do tej świadomości, o tym za chwilę słów kilka powiem, a jak to się działo od strony prosto cenzuralnej, to ja przypuszczam, że państwu już opowiadał o tym Rafał Marszałek przy pomocy tego przykładu szczególnie dobitnego, którym był człowiek z marmuru. Otóż toczyła się walka o człowieka z marmuru, jak wiadomo, czy można ten film wyprodukować. Kiedy został wyprodukowany, minister kinematografii stracił stanowisko z tego względu, że dopuścił do wyprodukowania. Później co robić z takim fantem? Nie puścić, i tu ważny element, informacja. Informacja, która była w rękach i dziennikarzy zagranicznych, a byliśmy zależni coraz bardziej od rosnących długów za granicą, coraz mniej pieniędzy mieli, coraz bardziej baliśmy się, mówię o władzy, krzyku, który się podniesie w przypadku niedopuszczenia do kręcenia takiego czy innego filmu. Wreszcie w momencie, kiedy puszczono w jednym kinie was na rynku Nowego Miasta człowieka z marmuru, to się kolejka sięgała aż do tego miejsca, gdzie tutaj dzisiaj się znajdujemy. Lepszej reklamy wymyślić nie można. Codziennie ta kolejka się podłużała, trzeba było znaleźć inne sale filmowe. Walczono na rozmaite sposoby. Ja sam pamiętam, jak Andrzej Wajda odbyło się w Kwancie wśród takiej publiczności jak państwo wielki cyrk, teatr właściwie, wielki teatr, w którym wiadomo, że było pełno magnetofonów, kamer na sali, nagrywających kapusiów i zaproszonych gości z szeroko pojmowanej cenzury, gdzie Andrzej Wajda postanowił przekonać wszystkich, głównie władzę, że nakręcił film o ptaszkach, kwiatkach, a nie film par excellence polityczny. Mu się udało, ja pamiętam, sam zabrałem głos i próbowałem mówić o innych treściach, na co Andrzej Wajda krzyknął do mnie: Andrzeju, nie podrzynaj mi gardła. No dobrze, ale ja miałem też swoje własne gardło. Andrzej mógł nakręcić człowieka z marmuru, ja chciałem o tym mówić, bo to było moje zadanie, o czym ten film jest. Ale młodzi stanęli w tym samym ordynku właśnie, co starsze pokolenie, i też wyrywali cenzurze coraz to większe ochłapy, które ciągle były tylko kawałkiem prawdy, ale już solidnie podbudowane. Tutaj właśnie wspomnieć trzeba o tym zjawisku dwupokoleniowości kina moralnego niepokoju, właśnie wielopokoleniowości. Obok Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, nieco młodszego od niego, ówcześni 30-latkowie, później również inni twórcy starszego pokolenia, dostosowujący do jednego szeregu ze Stanisławem Różewiczem, Kazimierzem Kucem i innymi, stworzyli pewne
zjawisko, które współbrzmiało jednym głosem protestu. Wyprowadzony ten moment był w dużym stopniu właśnie szedł dwutorowo. Z jednej strony młodzi dla starszego pokolenia, ton, który przyjęli oni w kinie moralnego niepokoju, nie był dla nich samych czymś nowym i czymś, język nie był językiem egzotycznym. Proszę Państwa zauważyć, że kino Szkoły Polskiej w stosunku również do innych kinematografii charakteryzowało się pewnym sfunkcjonalizowaniem losów indywidualnych. To znaczy losy Maćka Chłonickiego, czy bohaterów Munka, czy bohaterów nawet Wojciecha Hasa są nie tylko i nie przede wszystkim ich własnymi losami indywidualnymi, ale są wyznacznikami sytuacji zbiorowej. Znaczą coś więcej w pewnym teatrze kultury, która jest debatą o polskich losach, która jest głosem w rozrachunku z historią. Pewne postawy były przywiązane do osób, a nie osoby do postaw. W każdym razie ten związek funkcjonalny, że każda postać coś znaczyła w jakimś szerszym wizerunku, była czymś istotnym. I podstawową funkcją języka, przeciwko której niektórzy się buntowali, bardziej starali się wyrwać na margines tego sfunkcjonalizowania, jak na przykład Kazimierz Kutz w niektórych swoich filmach, inni pozostawali przy tym, aby losy indywidualne były jakąś funkcją losów zbiorowych. I odwrotnie dla widza jakimś znakiem objaśniającym te losy zbiorowe, tkwiące zresztą nie tylko we współczesności, ale sięgające jeszcze XIX wieku i całego podstawowego etosu naszej kultury poromantycznej. To samo w kinie, tylko już nie wobec historii przeszłej, ale wobec tego rozpoznawanego na nowo społeczeństwa. Wobec tej rzeczywistości nieprzedstawionej, która domagała się urzeczywistnienia. Po co ją urzeczywistniać, skoro wszyscy ją znali? Po co właściwie poddawać się tej schizofrenii? Myślę, że pytanie wydaje się kłopotliwe, ale to była największa funkcja tych filmów. Ludzie przychodzili na salę i czuli się mniej samotni w tym społeczeństwie. Nie, że oni tylko tak mogą myśleć, ale że inni nie tylko tak myślą to samo, co oni, nie tylko rozpoznają tę rzeczywistość bez tych turnier i falbanek, które oficjalna propaganda zawieszała nad sceną polityczną, wbrew całemu temu kłamstwu, że wszyscy się porozumiewają i ktoś ma odwagę głośno o tym mówić. Myślę, że ta funkcja była bardzo ważna. A jak młodzi dochodzili do tej samej postawy, jak osiągali to, tworząc swoje poszczególne filmy? Otóż paradoksalne jest to, że w dużym stopniu dzięki telewizji właśnie i do telewizji, za szczególnie parszywych rządów tak zwanego krwawego Maciusia, czyli Macieja Szczepańskiego, a później czasów bardzo ciężkich dla kultury, wiceministrem kultury do spraw kinematografii był Janusz Wilhelm. Otóż telewizja postanowiła wyjść naprzeciw młodych i zgodziła się na emitowanie i produkcję, dosyć masową produkcję filmów właśnie obyczajowych, filmów o współczesnym młodym pokoleniu, gdzieś
dla samych twórców rozpoznających tę sytuację, a wydawałoby się, że mało niebezpiecznych dla władzy, bo nie było mówione nic o żadnych mechanizmach władzy. To filmy zbiorowe, takie trochę jakby seriale, składanki, w których debiutowali za kamerami tacy twórcy jak Agnieszka Holland, Domaracki, Falk, Kijowski, wielu jeszcze innych filmów, które nazywały się w sumie, tworzyły serię pod tytułem Obrazki rodzinne, Ciąg dalszy nastąpi, kilka jeszcze takich seriali było i one stworzyły pewnego rodzaju zaplecze w samej rzeczywistości rozumianej, już rozpoznanej, która mogła być wykorzystana później przez tych samych twórców do stworzenia bardziej uogólniających obrazów. Tak, sytuacje rodzinne, CDN, obrazki z życia, zdjęcia próbne, to właśnie tytuły tych filmów, których twórcy zgrupowani wokół przede wszystkim zespołu X, ale także i wokół zespołu Tor kręcili swoje filmy. Innym impulsem był wcześniejszy, jeszcze w początku lat 70. Nowy ruch w polskim dokumencie, który też w tym kierunku rozpoznania i zapisania do okolnej rzeczywistości. Te doświadczenia dokumentalistów bywały właśnie dyskontowane również przez fabularzystów. Choć te pierwsze filmy nie zrodziły arcydzieł, nie zrodziły jeszcze filmów właśnie całościowo ujmujących problematykę, to stanowiły bardzo ważny zaczyn i rzecz charakterystyczna, od razu niemal pierwsze filmy większości twórców, większości młodych debiutantów, od razu były to filmy głośne, zauważalne i filmy posiadające duże znaczenie. Dzisiaj obejrzą Państwo dwa spośród nich, spośród bardzo różnoimiennej, różnorodnej fali, którą jest cały nurt w ten sposób nazwany. Oczywiście obejmujemy tylko mnogość faktów, jako się porządkujemy, ale odczuwalny również przez publiczność, odczuwalny zarówno przez władze, które temu się przeciwstawiały, jak i przez samych filmowców, którzy występowali grupowo i kręcili, działali grupowo. W zespole X filmy kręciło się właściwie do tego stopnia, dyskutowano podczas projekcji, że podczas produkcji filmów, że można mówić o w pewnym sensie zespołowej produkcji. Czasem to na dobre wychodziło, na ogół na dobre, chociaż mógłbym podać przypadki, kiedy to zaszkodziło poszczególnym filmom dopasowywanie gustów do gustów własnych reżysera do tej wspólnego głosu, który się wyłaniał w całej debacie. Ale była to debata nie tylko z publicznością, ale debata samych twórców między sobą. Falk, autor Wodzireja, wcześniej, można powiedzieć, absolwent Szkoły Sztuk Pięknych, podobno dość zdolny rysownik, grafik, chociaż muszę powiedzieć, że w całym dorobku jego twórczości, tak jak u Wajdy czy u Wojciecha Hasa, widać to podłoże plastyczne, które za
wyobraźni o twórcy stoi. Tak u Falka, no w największym stopniu chyba widać to właśnie w Odzireju, jego pierwszym głośnym filmie. Nie pierwszym filmie w ogóle, wcześniej nakręcił kilka krótszych. Nakręcił już debiut fabularny, który był koniec lata. Wreszcie w Odzirej. Przy oglądaniu w Odzireja proszę Państwa o zwrócenie uwagi na bardzo ważny wątek, który będzie występował w wielu innych filmach kina moralnego niepokoju. To znaczy rolę, którą odgrywa kultura i pewnego rodzaju symboliczna analiza kultury. Fabułę Odzireja Państwo znają. Scenariusz został napisany przez Falka specjalnie dla Jerzego Sztura, który wcześniej występował trochę w takiej roli, w jakiej bohater Odzireja występuje, to znaczy właśnie Odzireja, człowieka pracującego w estradzie i zajmującego się zabawianiem publiczności również na wielkich imprezach masowych. Ale nie to jest oczywiste, ważniejszy wątek jest właśnie związany przez to, związany z analizą sposobu istnienia kultury według samych możnowładców tego kraju, według projektodawców masowej rozrywki. Jest to ten sam świat absolutnie sztucznej, masowej rozrywki, tylko że masowej, no każdy ma masową rozrywkę, na jaką zasługuje. Jeden zasługuje na gaga, jakieś głupawe filmiki, które są kręcone, i na, czy na disco polo. Inny zasługuje na te bale sylwestrowe, w którym starano się wsączyć zarówno pokrzepienie ducha, jak i całkowite, i to jest ważne, oderwanie od jakichkolwiek spraw publicznych, od miejsca i czasu, w którym kultura będzie spełniała rolę w najlepszym przypadku, nieszkodliwej i zapewniającej rozrywkę dekoracji, w której możemy się bawić. Najlepiej, jeśli w najgłupszy i najbardziej bezsensowny sposób. Drugą postacią, akurat z tym światem, właściwie wydawałoby się gdzieś na dalekich krańcach wielkiej polityki, związana jest postać Odzireja, genialnego w tej roli Sztura, który jednocześnie przy pomocy właśnie występów akurat nie stołecznej, bo nie pozwolono filmu kręcić w Warszawie, został nakręcony w Krakowie, jakby to była wielka różnica. W każdym razie im dalej władzy, tym lepiej, żeby nic specjalnie się nie kojarzyło, kojarzy się i to aż nadmiernie. Ta sama dusząca atmosfera świata kompletnych pozorów, świata fikcji, którą się stwarza na oku i w której jednocześnie wszystkie ludzkie dążenia wcielane w tym przypadku przez głównego bohatera skoncentrowane są na jednym, żeby zdobyć upragniony cel. Po trupach, sprzedając wszystkich wokół, popełniając wszelkie możliwe świństwa, osiągnąć ten cel. Ta rola Danielaka właśnie w Odzireju, właśnie dlatego, że będąca tak bezprzykładnym sukcesem, wspaniała rola była jednocześnie pewnego rodzaju przekleństwem dla samego Jerzego Sztura,
który został jakby uwięziony w tej postaci i później wynajmowany jak gdyby pod kątem widzenia tego amplua, które tak efektownie stworzył w filmie Feliksa Walka. Notabene wcześniej, przed Wodzirejem, Sztur stworzył inną wielką kreację, tyle że film, który należy również do pierwszych, do właściwie założycieli kina moralnego niepokoju, czyli Krzysztofa Kieślowskiego, Spokój, w którym Sztur grał zupełnie inną rolę i zupełnie inną postać, został odłożony na półki i został pokazany publiczności dopiero w 1980 roku, kiedy Sztur był w tym więzieniu swojego radosnego, wykorzystującego jego nieprawdopodobne zdolności ruchowe i lekkość, jak gdyby naturalność zachowania się w każdej sytuacji na scenie. To wszystko z tym później Sztur musiał się borykać. No ale tego rodzaju tak wielki talent, jak Jerzego Sztura, oczywiście dał sobie z tym doskonale radę. Ponieważ długo już mówię, krótko jeszcze o drugim z filmów, który podzielił losy Spokoju Kieślowskiego i też został zaprezentowany na festiwalu, słynnym festiwalu w Gdańsku, jeszcze to było wtedy w Gdańsku, a nie w Gdyni, w 1981 roku, kiedy to na fali tak zwanego karnawału filmy wcześniej zesłane na półki mogły ujrzeć światło dzienne, najlepszy festiwal w historii polskiego kina zresztą. Drugi z filmów, który Państwo zobaczą, jest debiutem fabularnym i nawet filmem szkolnym nakręconym przez Janusza Kijowskiego, kiedy kończył szkołę filmową. Szkołę filmową skończył Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Nakręcił bardzo głośny i też mający kłopoty z cenzurą film Zetka Sieradz, film dokumentalny, i wreszcie Indeks, powstał w 1977 roku, dopiero w 1980 roku został pokazany na ekranach. Rzecz charakterystyczna, jego drugi, kolejny film, też należący do tego nurtu kina moralnego niepokoju, Kung Fu, o jak gdyby nieco starszych bohaterach wcześniejszego Indeksu. Do tego stopnia nie brano pod uwagę możliwości, że Indeks wróci kiedyś na ekrany, że na festiwalu w Gdańsku w 70. bodajże 8 czy 9 roku właśnie Kung Fu dostał nagrodę za debiut, mimo że tamten film leżał już na ekranach. Myślę, że gdybyś był z nami reżyser, gdybyśmy go zapytali, czy wierzył w to, że Indeks będzie mógł ujrzeć światło dzienne, nie odpowiedziałby jednoznacznie, każdy oczywiście o tym marzył, ale właśnie ten stopień determinacji, w którym wielu twórców robili filmy na krawędzi, takie, które mogły pójść na ekrany, ale prawdopodobnie mogły trafić na półki, jak chociażby swoje filmy dokumentalne, też wpisujące się w cały ten nurt filmy
Marcela Łozińskiego, prawie wszystkie wędrowały po kolei na półki, filmy Kieślowskiego trafiały na ekrany, czasem po bolesnych przeróbkach, po rozmaitych próbach naprawiania wyglądu ideologicznego tych filmów, no ale autor stojąc przed takim wyborem zawsze zresztą z góry pewne sceny skazywał na pożarcie, jakby kiełbasę rzucał, żeby złapał sobie tę kiełbasę, a resztę zostawił i tak będzie smaczna. Tak właśnie indeks wydawałoby się z góry był już skazany na niepowodzenia, to dlatego, że dotyczył właśnie czasów marcowych i strajków studenckich. Strajków studenckich była podobnie jak teraźniejszość, tak wiadomo, że i przeszłość miała swoje obszary reglamentowane i wspomnienie o marcu, czy to w perspektywie ówczesnego antysemityzmu, czy to w perspektywie protestów i rewolty studenckiej, strajków studenckich, wszystko to było obciążone zapisem i właściwie filmy po 1968 roku nie pokazują tego wycinka rzeczywistości. Gdzieś tam na marginesach pojawiają się takie wątki, które można skojarzyć z marcem 1968 roku. To oczywiście iluminacja Zanussiego, jeszcze niektóre filmy aluzjami odwoływały się do tamtej sfery społecznych przeżyć, ale bezpośrednio do niej nie nawiązywały. Podobnie zresztą było już w scenariuszu indeksu napisanego zresztą przez samego reżysera filmu. Też nie było to jednoznaczne i nie było to nazwane marcem 1968 roku, ale nikt nie miał wątpliwości, że bunt studentów i w rezultacie relegacja z uczelni i wyjazd w Bieszczady głównego bohatera granego przez nieodżałowanej pamięci Krzysztofa Zaleskiego, naszego przyjaciela wspólnie z Januszem Kijowskim, że te losy są losami związanymi właśnie z tym okresem historii. Z tego oddalenia, na które wyjeżdża bohater indeksu, obserwuje on jednocześnie to, co dzieje się w społeczeństwie dookolnym. Obserwuję również losy kolegów, którzy muszą w jakimś stopniu się zaprzedać, przystosowując się do normalnego życia. Od tego jest wolny, ale całkowicie oddalony w takiej samotni, trochę jak w strukturze kryształu jeden z bohaterów Krzysztofa Zanussiego. Ale dużo konkretniej, dużo wyraźniej w odbiciu od tego społeczeństwa, które zarażone jest właśnie tym marazmem, tą niejakością okresu Gierkowskiego, tą degradacją zarówno całych części społeczeństwa, jak i jednostek. Na tym właśnie, i to jest rzecz charakterystyczna, te filmy pokazują pewne zespolenie losów jednostkowych, kiedy to płaci się własną, indywidualną monetą, własnymi losami i zerwaniem najbliższych związków za to, co się robi na planie publicznym, jeśli idzie się na kompromis z własnym sumieniem. Takie sytuacje pokazywało kino moralnego niepokoju. Szczególnie dobitnie właśnie filmy, które Państwo dzisiaj zobaczą. Również następny film Janusza Kijowskiego, Kung Fu, pokazywał zbliżoną sytuację właśnie roztapiania się wcześniejszych ideałów w takiej codzienności życia, w której ludzie
ludzie są prześladowani za te ideały, ale przyjmują aktywną postawę. Przyjmują postawę samoobrony, stąd tytuł tego filmu Kung Fu. Pomagajmy sobie sami, bo inaczej nas wydłuką. Tak brzmi jedna z piosenek z tego filmu, a sam Janusz Kijowski był niezapomnianym bardem śpiewającym znakomicie te i inne piosenki przy akompaniamencie gitary. Cóż, mój czas mija, także myślę, że z kinem i moralnego niepokoju i z tego wiem, jak wygląda Państwa program, będziecie stykali się jeszcze wielokrotnie. Mam nadzieję, że ten ogólny wykład o atmosferze tamtego czasu, całości tej atmosfery, z której wyrastało to kino, jak wiązało się ono z innymi nutami nieposłuszeństwa obywatelskiego, że będzie to dla Państwa w zrozumieniu całości tej historii, jaki sposób.